pamiętam moje pierwsze derby jako jeszcze już zawodnika MKS Łodzianki, ale już i kibica ŁKS-u, bo przypominam sobie w 73 roku i w 74, kiedy wuj o mnie przyciągał na stadion ŁKS-u po wielkich sukcesach naszej pierwszej reprezentacji. I nie ukrywam, że jako mój pierwszy mecz to był mecz z Górnikiem Zabrze, gdzie w Górniku Zabrze grał i Sołtysi, Kostka, Lubański, a w ŁKS-ie już ci zawodnicy, którzy osiągnęli wielki sukces w postaci zremisowanego meczu na Wembley, czyli przede wszystkim Janek Tomaszewski i Mirek Bulzacki. To było dla mnie wielkie przeżycie oglądać ten pierwszy mecz. Wynik zakończył się co prawda przegranym 3-1, pamiętam do dzisiaj. I zaraz przychodził 75 rok i pierwsze derby na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. Wówczas Widzew był beniaminkiem, awansował do ekstraklasy, no i wydawało się, że ŁKS jest wielkim faworytem tego spotkania. I nawet pamiętam, też już jako jeszcze wtedy kibic, Janek Pszyca strzelił bramkę na początku spotkania, no ale niestety końcówka należała do zawodników Widzewa i po dwóch bramkach Widzew wygrał to spotkanie 2-1. To była wtedy taka wielka niespodzianka po wielu iluś tam latach, pierwsze derby na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. No a potem już jako zawodnik, czyli pierwsze moje derby w 78 roku na wiosnę na stadionie akurat wtedy Widzewa. Wówczas jeszcze nie zadebiutowałem, byłem na ławce rezerwowych. Bardzo to spotkanie przeżywałem, bo nie ukrywam, że jak rozpoczynałem swoją przygodę z piłką nożną i byłem kibicem, nie wiedziałem, że tak szybko już będę był jakby czynnym uczestnikiem tych wydarzeń derbowych. Przegraliśmy wtedy, pamiętam, chyba 3-0. To też wtedy była taka niespodzianka w sumie, no bo ŁKS miał wtedy dobrych zawodników, no ale no niestety przegraliśmy tam to spotkanie 3-0 i to pamiętam. Do dziś będę pamiętał, jak komplet publiczności na stadionie Widzewa i moje pierwsze derby, ale jeszcze nie jako, już jako zawodnik, ale jeszcze nie miałem przyjemności w tym spotkaniu zagrać. No i potem już, kiedy wywalczyłem sobie miejsce w podstawowym składzie, no to już te praktycznie, jeżeli tylko nie miałem kontuzji albo kartek, to praktycznie te wszystkie, tak jak wspomniałeś, 25 meczów derbowych zaliczyłem. I to na stadionie ŁKS-u i na stadionie Widzewa. Ja pamiętam te moje pierwsze spotkania, no to były generalnie grane przede wszystkim na wynik remisowy. Czy to na ŁKS-ie, czy to na Widzewa. I pamiętam tutaj takie pierwsze. Włodek Smolarek strzelił nam bramkę na 1-0. Potem my wyrównaliśmy na 1-1 i te pierwsze te spotkania były takie praktycznie w większości remisowe albo zwycięstwa Widzewa. No taki przełom, to pamiętam, to były jednak mimo wszystko, z tego co ja pamiętam, to lata 90. To były takie dwa spotkania, oba zakończone wynikami 3-3. Fajne widowisko, to pierwsze, pamiętam, na stadionie ŁKS-u z Widzewem, wynik 3-3, cały czas wynik goniliśmy. Pamiętam, bo strzeliłem wtedy dwie bramki, no i to drugie na początku lat 90. Pamiętam też wynik 3-3 i ten, kto się spóźnił na spotkanie, bo chyba pamiętam, w pierwszych 10 minutach padły 4 bramki. My strzeliliśmy dwie strzelił Widzew, także ci co... A była wtedy taka możliwość, że na spotkanie można było się spóźnić, bo praktycznie komplet publiczności już nie obejrzał tych 4 zdobytych bramek przez jeden i drugi zespół. No i przede wszystkim pamiętam to spotkanie też w latach 90., gdzie po jakiejś tam dłuższej przerwie udało nam się wygrać przede wszystkim, bo tam remisowaliśmy spotkania, ale wygraliśmy po bramce świętej pamięci, pamiętam, Jacka Płóciennika, wygrane spotkanie 1-0, to było wtedy takie też jakby się przełamanie nas na stadionie Widzewa. Pamiętam, tak, no w jednych strzeliłem, no mówię, generalnie w tych spotkaniach nie padało dużo bramek. Większość kończyła się wynikiem 0-0, 2-1, 1-1.
A to było takie, te dwa takie spotkania, gdzie praktycznie wynik był cały czas na styku. Jeden i drugi zespół próbował odwrócić losy spotkania i wyniki kończyły się rzadkimi praktycznie w piłce nożnej 3-3. Także to była wielka frajda przede wszystkim dla kibiców, ale i sporo emocji. No, ci, co układali zawsze kalendarz spotkań, to te mecze derbowe były rozgrywane albo tuż na początku rozgrywek, albo w środkowej jej części. Tak? Pamiętam jedne derby, no, ale one się akurat skończyły źle dla Widzewa. To chyba też albo końcówka lat 80., albo też lata 90., gdzie Widzew walczył wtedy o utrzymanie w pierwszej lidze. I też wtedy wszyscy spekulowali, czy ŁKS pomoże Widzewowi, czy nie, bo graliśmy na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, ale pamiętam w końcówce gol Jacka Ziobera przesądził o tym, że to spotkanie wygraliśmy. Widzew jeszcze miał kilka spotkań do rozegrania, nie pamiętam już, czy trzy, czy cztery spotkania jeszcze były do końca, ale ta jakby porażka na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, jakiś tam widzę w tym w kierunku spadku zrobił taki, ta porażka przyczyniła się do tego, że mimo wszystko jednak widzę z tej pierwszej ligi spadł. A tak to większość tych spotkań, to ja mówię, no, praktycznie o niczym nie decydowała, praktycznie o prestiżu, jeżeli chodzi o, czy będziemy my wyżej w tabeli, czy widzę będzie wyżej w tabeli. Nigdy nie było takiego meczu, że musiał ten jedyny decydować o tym, kto, czy zdobędzie mistrzostwo, czy spadnie. Takich sytuacji w meczach derbowych nie było, chyba że były mecze pucharowe, które decydowały o tym, że kto to spotkanie wygrywa, ten przechodzi dalej. I chyba pamiętam, było takie jedno spotkanie, gdzie wygraliśmy z Widzewem 2-1 na stadionie ŁKS. No i ja przypominam sobie taki najlepszy mecz, to też lata 90. To w ogóle taki najlepszy chyba nasz okres za kadencji Ryśka Polaka. Pamiętam, że wtedy też jeszcze jakby dodatkowa taka sytuacja rodzinna, święta wielkanocne i graliśmy tutaj na stadionie ŁKS-u. Fajny mecz, przypominam sobie, dużo jakości. No i przede wszystkim piękne bramki zdobyte, tak? Pamiętam, Żurowski strzelił piękną bramkę tam z 25 metrów i to była chyba, nie wiem, 80. minuta, także praktycznie końcówka już spotkania i chyba w 86. Tomek Cebula na 2-0. To była taka jakby podwójna satysfakcja, że i święta, i wiosna, bo to całkiem też inna pora, chce się żyć, wszystko fajnie, kwitnie, zielono. A tu jeszcze mecz derbowy na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego i zwycięstwo 2-0, także mieliśmy jakby podwójną satysfakcję. Tak? Wygraliśmy z Widzewem, no i mieliśmy fajne święta wielkanocne. To już 90, już nie pamiętam, który rok, już praktycznie chyba mecz jakby bez znaczenia, bo ja się jakby nie szykowałem do zakończenia kariery w 96 roku. Okoliczności takie nastąpiły, że jednak zdecydowałem się zakończyć karierę już jako zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego i jakichś specjalnie tych derbów i nie pamiętam. Szczególnie. Także ja mówię, no to były jakby te takie dla mnie najważniejsze, to lata 90, 91, 92, 93, gdzie rzeczywiście te mecze były dla nas w dużej mierze korzystne, ale i takiej, mówię, sporo jakości, wynikową nieźle. Bo przypominam, no to był taki dla nas okres, gdzie my zdobywaliśmy wicemistrzostwo Polski, później nam odebrane finał Pucharu Polski z Legią. To był taki okres, gdzie praktycznie my rywalizowaliśmy z Legią.
przyjmiemy tą najwyższą klasę rozgrywkową, czyli dzień dzisiejszy Ekstraliga, no to pamiętam dwa spotkania, tak? To pierwsze to, kiedy żeśmy po długim okresie, a właściwie trzy, po chyba dość długim okresie niegrania w najwyższej klasie rozrywkowej zrobiliśmy awans i pierwszy mecz na Widzewie. Po niezłym meczu, ale niestety przegraliśmy 2-1. Drugie były derby potem na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego remisowane. No i potem ten trzeci mecz, gdzie byliśmy w dość trudnej sytuacji po rundzie jesiennej, gdzie wiosną walczyliśmy o byt w najwyższej klasie rozrywkowej. To był taki jeden z tych meczy, że jeżeli byśmy mecz wtedy z Widzewem przegrali u siebie, byśmy byli w trudnej sytuacji, jeżeli idzie o trzymanie w ekstraklasie. No ale po dobrym spotkaniu udało nam się wygrać 2-0 i to był jakby ten też taki moment, gdzie uwierzyliśmy wówczas w to, że jest szansa na utrzymanie. Co prawda ostatni mecz dopiero decydował w Poznaniu, gdzie wygraliśmy też 1-0 i to przyczyniło się do tego, że żeśmy pozostali w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale to był, pamiętam, też taki fajny mecz. Pamiętam, jedną z bramek strzelił po stałym fragmencie gry Tomek Kłos. Także to był na pewno dla nas też trudny mecz, ale najważniejsze, że zwycięski. Trudno, jak to na początku rozgrywek, tak? Wiadomo, że zespoły, no ŁKS rozegrał już 3 spotkania, Widzew rozegrał 2 mecze ligowe i widać, że jeszcze jeden i drugi zespół no nie jest jakby w swojej optymalnej dyspozycji. Mam nadzieję, że ta forma jednego i drugiego zespołu będzie wzrastała, a tutaj mogą zadecydować pojedyncze błędy, bo w mojej ocenie na dzień dzisiejszy zespoły są na tyle wyrównane, że może zdecydować przypadek, jedna akcja, jedna sytuacja wykorzystana bądź niewykorzystana. Nie spodziewam się jakiegoś wielkiego wyniku, no bo wiemy, że dopiero to jest początek marca, boiska już troszeczkę ucierpiały i przez zimę, i poprzez już rozegrane spotkania, no ale jesteśmy dzisiaj na... Widać na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego, murawa wygląda, powiedzmy, przyzwoicie. No i przede wszystkim my jako kibice no liczymy na to, że będzie przynajmniej dobre widowisko, poziom odpowiadający. A jak to w derbach bywa, no moje serce podpowiada, żeby wygrał ŁKS, ale jeżeli chodzi o duch sportowy, no to niech wygra zespół lepszy. W sobotę przewiduję, no nie ukrywam, że kibicuję ŁKS-owi, bolą mnie przede wszystkim bramki, jakie tracą, no i chciałbym, żeby przede wszystkim ŁKS zadbał o to, żeby bramki nie stracił, a jest na tyle dobry w ofensywie, że na pewno jakąś sytuację sobie wykroi i strzeli. Jeżeli wygra 1-0, 2-0, to będzie taki dobry wynik.